To może ja zacznę od cytatów z samego autora, bo on też jest tłumaczem i sam, no tak, potrafi bardzo ciekawie mówić o tłumaczeniu, ma doświadczenie jako tłumacz literacki. I pewnego razu powiedział, że tłumaczenie to jest jeszcze większa frajda niż pisanie powieści, bo to są te same emocje, a nie ma odpowiedzialności. Rzecz się dzieje w kręgu kultury, którą znamy, kręgu kultury judeochrześcijańskiej z jednej strony. Jest wiele aluzji do Biblii, jest też wiele aluzji do mitologii greckiej i rzymskiej, czyli to też są przecież źródła naszej tu europejskiej kultury, więc tłumaczenie humoru nie było trudne. Humor językowy, czyli na przykład aluzje do języka biblijnego, czy aluzje do języka homeryckiego, jakieś epitety homeryckie od czasu do czasu, to też nie było tak trudne, bo mamy wzory, przecież i Biblia była tłumaczona wielokrotnie na język polski i pisarze starożytni, i Homer był tłumaczony na język polski.